Albo kredyt, albo obligacje. Takie rozwiązanie dotyczące deficytu w tegorocznym budżecie proponuje burmistrz Wisły Jan Poloczek. Będziemy w lutym rozmawiać o obligacjach. Niektóre gminy, chociażby powiatu cieszyńskiego, już są po tym fakcie, Jasienica na przykład, Skoczów, gdzie wypuszczono obligacje i będę chciał też radnych przekonać, żebyśmy też wypuścili obligacje, ponieważ no, to są teraz bardzo ciekawe lata przed nami, czyli trzeba mieć swój kapitał, żeby sięgać po pieniądze jeszcze z rozdania 2014-2020 europejskie. No i miasto musi mieć takie możliwości, żeby występować po te środki europejskie. Dlatego myślę, że radni podejdą do tego ze zrozumieniem, ponieważ sytuacja finansowa miasta jest bardzo stabilna, jest, powiem, może nie bardzo dobra, ale dobra na pewno. Najważniejszą nadzieją tego roku jest przebudowa małych skoczni narciarskich w Wiśle. Zadanie oszacowane jest na prawie 3 miliony złotych. Mam nadzieję, że to będą środki, które przyjdą czy to z Ministerstwa Sportu, czy poprzez marszałka również od ministra, ponieważ miasta nie stać na budowę tego typu obiektów, ale myślę, że pan premier obiecał to zresztą naszemu Atasiowi i trenerom, że te skocznie powstaną, także myślę, że dla państwa skala 3 milionów to nie jest dużo, dla miasta jest to na pewno bardzo dużo. Prawie 2 miliony będzie kosztowała modernizacja Parku Kopczyńskiego w centrum Wisły. Staramy się dbać zarówno o mieszkańców, jak i o rozwój turystyczny tego miasta, ponieważ myślę, że bardzo dużo zrobiliśmy na wiślańskich drogach, ale czy mieszkaniec, czy turysta też potrzebuje, żeby wizerunek miasta się zmieniał? I myślę, że Jonidło, tutaj Park Kopczyńskiego są przykładem, że wszyscy, co będą obserwować, że to miasto zmienia się i mam nadzieję, że będą ceny pozytywne, że w dobrym kierunku. Ludzie przyjeżdżający do naszego miasta nie tylko chcą dobrze zjeść, dobrze się wyspać, ale chcą również czynnie wypoczywać i Jonidło powstaje takim miejscem, gdzie myślę, że i zimą, i latem, i w pozostałe pory roku każdy będzie mógł czynnie wypoczywać. W 2014 roku radni zaplanowali również budowę dwóch boisk wielofunkcyjnych w Malince i Czarnym. Bliskość tych boisk przy szkołach w tych dolinach, myślę, że to sprawi, że jeszcze więcej młodzieży będzie uprawiało sport. I myślę, że następcy w różnych dziedzinach Adama Małysza będą w Wiśle znowu się rodzić i będziemy mieli z czego się cieszyć. Na kanalizację w budżecie przeznaczono łącznie 1 200 000 złotych. Będą również realizowane remonty dróg, fragmenty ulicy na Groniu oraz w rejonie Kleszczonki. No mamy taki urok jako Wisła, że mamy 140 km dróg po górach. Przed 15 laty, kiedy pierwszy raz zasiadłem tutaj na tym fotelu, to temat drogi to był ciemny tunel. Już można zobaczyć to światełko, ponieważ bardzo dużo żeśmy też skorzystali z powodzi i z tych środków, które poprzez wojewodę można było pozyskać. Powiem, że w zeszłym roku czy dwa lata temu, nawet w ostatnim rzutem w listopadzie położyliśmy płyt za 1 000 000 złotych, co niektórzy nie wierzyli, że to nam się uda. Ale udało się i myślę, że już jakość tych dróg nie jest idealna, bo po górach nigdy nie będzie możliwe, żeby były autostrady, ale myślę, że drogi wiślańskie już też zaczynają być bardzo przyzwoite. Poważne zmiany czekają też na miejską bibliotekę, której na kompleksową modernizację udało się pozyskać 1 800 000 złotych ze środków ministerialnych. Sporo też i swoich pieniędzy, bo gdzieś 1 200 000 musi gmina ze swojego budżetu, czy z kredytu, czy z obligacji. Ale myślę, że ten budynek w środku będzie już bardzo funkcjonalny, ponieważ to, co nawet jest bardzo ważne dla osób niepełnosprawnych, będzie winda, którą będzie można wyjechać na poszczególne poziomy domu zdrojowego. Rada Miejska podjęła również decyzję o wymianie samochodów Straży Pożarnej, Straży Miejskiej oraz dla Urzędu Miejskiego. Naprawdę nie mieliśmy jeszcze takiej kadencji, żeby tyle samochodów pozyskał Urząd Miasta, czy to dla strażaków, czy do urzędu. Uważam, że flotę samochodową trzeba od czasu do czasu wymieniać, bo nie można tego wszystkiego zajeździć, a samochody potem już ponad 10-letnie no, są coraz droższe w utrzymaniu. Dlatego są pieniądze dla Jawornika jeszcze jako dla SP na zakup nowego samochodu. Jeżeli zostanie przydzielony z dotacją, no to stanie się faktem. Natomiast został zakupiony samochód osobowy też dla potrzeb Urzędu Miasta, a w budżecie są pieniądze na samochód dla Straży Miejskiej, ponieważ ten samochód już też ma
ponad 10 lat. Władze gminy myślą o zakupie dla strażników samochodu z napędem na 4 koła, co w górskich warunkach jest niezbędne do bezpiecznej jazdy. Hanna Blokerz-Bacza, portal OX.pl.